cześć, witajcie z tej strony z Maslow. W dzisiejszym filmie porozmawiamy sobie o 10 rzeczach, które brakuje mi w Nintendo Switch. Tak więc spędziłem kilka dni ogrywając sobie Zeldę oraz kilka innych gier na Nintendo Switch. O ile system bardzo mi się podoba, to muszę jednak stwierdzić, że jest on daleki od perfekcji. Dlatego dzisiaj porozmawiamy sobie o 10 rzeczach, które brakuje mi w moim Nintendo. Pierwszą rzeczą, której mi trochę brakuje i nie rozumiem, dlaczego w systemie jej nie ma, jest brak achievementów. Achievementy wydają mi się takim fajnym urozmaiceniem do gier, że jeżeli chcemy komuś pokazać, że jakaś gra bardzo nam się podoba, jesteśmy w stanie ją wymaksować w jakimś tam stopniu. Niestety, jeżeli jesteś osobą, która lubi achievementy oraz inne znajdki, z którymi może się pochwalić przed znajomymi, niestety Nintendo Switch nie jest system dla ciebie, ponieważ takowych tutaj nie ma, a nie słyszałem żadnych głosów, żeby miały się takowe pojawić. Kolejną rzeczą, której nie potrafię zrozumieć, jest brak Street Pass. Dla tych, którzy nie wiedzą, Street Pass to był taki feature wbudowany w Nintendo 3DS, że Nintendo 3DS, gdy było uśpione, i gdy na przykład nosiliśmy je w plecaku i minęliśmy się z kimś, kto również ma Nintendo 3DS, były wgrywane jakby te postacie, awatary Mi, były również zgrywane na naszą konsolkę. Szczerze mówiąc, nie rozumiem, dlaczego nie wbudowano tego feature'a właśnie w tą konsolkę, która jest też przecież konsolką przenośną. Kolejną rzeczą, którą nie do końca jestem w stanie zrozumieć, jest brak przeglądarki wbudowaną w tą konsolkę. Fajnie byłoby móc przeglądać strony na tym urządzeniu, potem włożyć je w dock i wyświetlić tą stronę na telewizorze. Następna rzecz, która trochę gdzieś mnie tam mierzi, to brak jakiegokolwiek wsparcia dla filmów. Troszeczkę to jest takie zasmucające, ponieważ w stacji dokującej mamy wbudowane porty USB, które idealnie nadawałyby się do wpinania pendrive'a. Zawsze konsolki od Nintendo były takie swego rodzaju takim jakby multimedialnym hubem, który był przypinany do telewizora. Do tego Nintendo Switch ma przecież USB typu C, więc pendrive'y na USB typu C też istnieją. Byłoby naprawdę fajnie móc oglądać filmy z tej konsolki. Następną rzeczą, która jest dość oczywista, jeżeli jesteśmy przy filmach, to YouTube. W tej konsolce YouTube'a nie znajdziecie, przynajmniej póki co. Akurat ta kwestia jest kwestią taką dość fajną, ponieważ Nintendo już w tej chwili zapowiedział, że na platformę ukaże się Netflix, jakieś Amazon Hulu i inne tego pochodne. Jeżeli mówiliśmy o filmach, nie mogło zabraknąć zdjęć. Niestety, nie możemy oglądać zdjęć na przykład z pendrive'a albo z sieci. Jedyna opcja, jakiej zdjęcie możemy przeglądać, to screenshoty z naszych gier. Idąc dalej do przodu, mamy muzykę. I to również tyczy się muzyki z pendrive'a, muzyki z dysku sieciowego. No a idąc jeszcze dalej, oczywiście Spotify. Co do Spotify, raczej przypuszczam, że to się nie zdarzy, a na pewno nie zdarzy się dość szybko, ponieważ jeżeli chodzi o konsolę, Spotify zdaje się ma jakąś umowę z Sony, że platforma Spotify jest dla Sony na wyłączność na konsolę, więc prawdopodobnie na Switchu się nie znajdzie, przynajmniej w jakimś najbliższym czasie. Trochę szkoda. Przedostatnią rzeczą, która mnie strasznie denerwuje, to jest interfejs sieciowy, ogólnie cała ta infrastruktura sieciowa. To jest wszystko takie niedorobione, no. O tym możecie także zobaczyć w filmiku, który nagrywałem, przegląd interfejsu, gdy chcemy kogoś dodać do listy znajomych. Nie możemy po prostu wpisać jego niku, tylko jakiś dziwny kod, który w ogóle przypomina mi... Nic mi nie przypomina. To jest po prostu jakaś dziwna metoda. Ona jest bez sensu. Praktyczność tego rozwiązania jest co najwyżej 2 na 10. Ostatnią rzeczą, właściwie rzeczami? Koniec końców, brakuje mi gier. Jasne, zgodzę się, Zelda jest super. Snipper Clips? Fajna zabawka taka do pobawienia się z kimś. Odgrzewane kotlety pokroju Metal Slug'a? Tak, nie nudzą się aż tak szybko. Ale brakuje mi jakiejś dobrej ściganki, bo jestem raczej z typu ludzi, którzy bardzo uwielbiają gry wyścigowe. I brakuje mi jakiegoś odpowiednika Forzy, Need for Speed'a, coś arcade'owego, Fast RMX, gra, która jest dostępna do jakieś futurystyczne wyścigi statków kosmicznych. Faktem jest, wygląda ładnie, futurystyczne i tak dalej, ale jednak bardziej preferuję zwykłe czterokołowce.
Moi drodzy, to tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że wam się podobał, a także troszeczkę nakreślił rzeczy, na które powinniście zwrócić uwagę, kupując Nintendo Switch. Do całkowitej recenzji systemu już niedługa droga, ale potrzebuję jeszcze troszeczkę go potestować. Także jeżeli film wam się podobał, zostawcie mi łapkę w górę, subskrybujcie, jeżeli chcecie być na bieżąco z tematem Nintendo Switch. Tyle z mojej strony, na razie, cześć!